Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego gmina Kowala otrzyma niespełna 4 miliony złotych dofinansowania na termomodernizację budynków szkół podstawowych w Bardzicach, Mazowszanach i Młodocinie Mniejszym oraz budynku Urzędu Gmin w Kowali. Zarząd Województwa Mazowieckiego pochylał się wielokrotnie, również na wniosek pana wójta, przy wielu rozmowach potrzeby jakby też takiej społecznej termomodernizacji tych obiektów, ponieważ ta termomodernizacja to oczywiście względy wizualne, które będą cieszyły oko zarówno mieszkańców, jak i osób, które będą przyjeżdżać do gminy Kowala. Całkowita wartość projektu wynosi 6 814 000 zł, co oznacza, że gmina Kowala będzie musiała dołożyć nieco ponad 2,5 miliona złotych z własnego budżetu. Prace obejmą m.in. wymianę istniejących źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe wraz z wymianą starych grzejników na nowe płytowe. Oprócz tego dojdzie również do wymiany okien i drzwi zewnętrznych, a na wszystkich budynkach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, z których energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Dzisiaj gminy mają, gminy czy wiejskie, czy miejskie, ale mają też olbrzymi problem z spięciem budżetów, coraz większe obciążenia, więc to z pewnością będzie miało relatywny wpływ na kwestie funkcjonowania i kwestie możliwości inwestycyjnych w dalszym ciągu gminy. Warto podkreślić, że czwartkowa konferencja prasowa, na której podpisano stosowne dokumenty, to nie pierwsze tego typu porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a władzami gminy Kowala. Wcześniej dzięki środkom z samorządu Mazowsza udało się m.in. wybudować salę gimnastyczną w Młodocinie Mniejszym, czy wyremontować gminne drogi. Kowala jest m.in. beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na czwartkowej konferencji prasowej podziękowania na ręce marszałka Rafała Rajkowskiego składał sam gospodarz gminy, wójt Dariusz Bulski. Chciałbym w tej chwili bardzo podziękować panu marszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu za przychylne oceny i wsparcie naszej gminy. Nie ukrywam, że to dofinansowanie nam pomoże zrealizować te zadania, bo co tu dużo ukrywać, jeśli nie byłoby tych 4 milionów, to oczywiście gmina Kowala sama by nie udźwignęła tego ciężaru pod kątem swojego budżetu. Owocna współpraca pomiędzy obiema stronami to bardzo dobra wiadomość również dla samych mieszkańców gminy, którzy mogą liczyć na metodyczny rozwój swojej lokalnej ojczyzny. Ostatnio też podpisaliśmy umowę na budowę remizy OSP, którym już będzie ogłoszony przetarg na chwilę, tak ponad 1 100 000. Także pod kątem tutaj dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, tak jak Państwo widzą, dużo się dzieje i oczywiście jest to, myślę, że dobra nowina. W czwartkowej konferencji prasowej oprócz marszałka Rajkowskiego oraz wójta Wulskiego udział wzięli również Dawid Ruszczyk, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Jan Fryszkowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Kowala oraz skarbnik Agnieszka Delikat.